Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Dzisiaj jest sobota, godzina po 6. Wybrałem się po raz drugi do miejscowości Rędzin. Muszę mówić troszeczkę szeptem, bo na łąkach jeszcze jedzą sarny z kozłami. Właśnie z 5 minut temu udało mi się jednego kozła i 3 sarny sfotografować. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno i widzicie w miarę dobrze. O, właśnie nam coś uciekło. Chyba lis. Ajajajajajajaj. Albo zając. Poczekajcie chwilę. Postaram się to ująć. Właśnie lis. Niestety zwiał mi, ale cóż, idę dalej i postaram się napotkać jeszcze coś ciekawego. Tak, póki co idę sobie, idę. Na razie nie napotkałem żadnej zwierzyny. Oprócz tej samego rana. Jest godzina za 28. No cóż, zobaczymy, jak dalej się mój czas potoczy. W każdym bądź razie idę jeszcze pewne miejsce. Generalnie idę do czatowni, ponieważ dostałem od nowo poznanego kolegi cynk, że jest nieopodal ściany lasu czatownia. Idę zobaczyć, w jakim ona stanie jest. Być może będzie w miarę dobrym stanie. To zobaczymy, czy naniesiemy na nie jakieś poprawki, a jeśli nie, no to trzeba będzie ją po prostu odregenerować, bo jesień szybko, widzę, przychodzi, a zima nie wiadomo jaka będzie. Fajnie by było zbudować lub odnowić sobie czatownię, najlepiej taką zamykaną, by można było posiedzieć dzień i noc. No zobaczymy. Póki co idę dalej. Oglądajcie. Czatownia znaleziona. No jest troszeczkę pracy przy niej, bo jednak kolega był tam parę lat temu, więc no nie ukrywając, trzeba będzie troszeczkę wykosić tam krzaków. No i nie wchodziłem do środka, bo jednak krzaki nie pozwalały na to. Miejsce fajne, troszeczkę duża trawa, czatownia to jest nisko jest położona, więc nie wiem jak to, jak ta perspektywa z czatowni będzie wyglądała. Co do dzisiejszego dnia, no
Nie ma szału. Szału nie ma. No, parę minut temu udało mi się sfotografować lisa, jak sobie na łące polował. Niestety nie wiem, widocznie albo ja go spuszyłem, albo coś, bo generalnie szedłem w stronę jego za takimi dosyć krzakami do metra. No, nie powinien mnie zobaczyć. Jeżeli to z mojej winy, no cóż, trudno się mówi. Idę jeszcze się przejść do drugiej czatowni, troszeczkę bliżej miejsca, do którego zmierzam, by dostać się do domu. Zobaczę, jak to tam wygląda. A póki co, no, pogoda nie rozpieszcza. Cały czas mżawa. Sprzęt na szczęście wodoszczelny, więc nie będzie tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o zamoknięcie. Wieje trochę. Idę dalej. Jestem już. A druga czatownia też została przeze mnie znaleziona. Jednak również jest mega zarośnięta. Więc dostanie do niej się było nie lada wyczynem. Na szczęście udało mi się tam, że tak powiem, zbliżyć do niej na w miarę normalną odległość. Deszcz, no stop, kapie mi tutaj. Okej, pauza, bo jedzie auto. Podsumowując dzisiejszy dzień, sfotografowałem koziołka, trzy sarny, lisa, nawet chyba w sumie dwa, chyba że to był ten sam, nie wiem. No sprzęt, jak widać, nadaje się do definitywnego czyszczenia, bo jednak mokre drzewa, kora zielona i to wszystko się ufyflało. Mam nadzieję, że film będzie wam się równie podobał jak i poprzednie. I znowu jedzie samochód. Pięknie. Zmokłem, doszczętnie mówię wam, jestem totalnie, z butów się wylewa woda, ale to nic, bo ja to lubię. Więc tak, kończę w dniu dzisiejszym, lecę do domu się troszeczkę napić czegoś ciepłego i wykąpać w gorącej wodzie, bo jednak jestem troszeczkę mega mokry. Mam nadzieję, że wideo wam się podobało, jak i poprzednie filmy. Jakby co, to zostawcie łapkę pod filmem. Wiadomo, standardowo nie zapomnijcie oglądnąć tego.
i tego filmu. No cóż, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!